Okej, zrobimy to jeszcze raz, żeby każdy z was to dokładnie słyszał. Mikrofon przybliżymy. Mamy obudowę drewnianą, tam również jest beton, najprawdopodobniej jest to jakiś szyb. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj zabierzemy was w podróż z mojego dzieciństwa. Wszystkiego dowiecie się w tym filmie. Ten obiekt będzie dosyć ciekawy. Zapraszamy was do oglądania. O co chodzi z tą podróżą z dzieciństwa? Pochodzę tutaj z okolic i często spacerowałem w tych miejscach za dzieciaka. Mając jakieś 13 lat, znalazłem to miejsce, które znajduje się tutaj za nami. Jest to przejście pod torami, tylko zawsze zastanawiało mnie, po co one tutaj było umiejscowione, ponieważ z jednej strony mamy las i bagna, tej drogi, którą tutaj widzicie, muszę już pokazać, tej drogi tutaj nigdy nie było. Z drugiej strony również mamy las i bagna, bynajmniej tak myślałem do wczoraj, kiedy wróciłem tutaj do tego miejsca, żeby wyjaśnić sobie w głowie i mieć święty spokój, po co tutaj to było umiejscowione. Jest to połączone jeszcze z tunelem kolejowym. Obecnie miejsca ani lokalizacji obiektu nie udostępniamy. Więc nie proście o to nas w komentarzach. Zapraszamy was teraz w tamtą stronę, wyjaśnimy temat. A więc tak. Tutaj mamy pozostałości po jakichś fundamentach. Coś tutaj jeszcze się znajdowało, dokładnie w tym miejscu. Tutaj mamy nasze przejście pod torami, które też jest teraz bardziej widoczne ze względu na ostatnią wycinkę. Tutaj żadnych tajemnic z pewnością nie mamy, także gratuluję osobom, które tam zaczynają rozkuwać. Są ślady po wiertłach i po motowiertarce lub czymś podobnym. Tylko pogratulować. A my zmierzamy teraz w stronę lasu. Przejdziemy sobie przez to błoto i nie chcę pokazywać, gdzie to dokładnie jest, więc widzimy się na miejscu. Wchodząc właśnie w ten las, widzimy już ciekawe zawały, zapadliska, które możecie zaobserwować tutaj. Tam mamy taki rów odwadniający jakby do tego miejsca lub rów po jakimś przewodzie, po czymkolwiek, co było tutaj uformowane w tej dziurze. Aczkolwiek teraz was zadziwię dla spostrzegawczych. Tutaj już mamy najprawdopodobniej komin wentylacyjny lub coś w ten desen. Pod spodem możecie zauważyć płyty. Płyty betonowe na grubość, bo gdzieś tutaj w tym miejscu się taka znajduje, na grubość około 50 cm. Jeśli miejsce nie byłoby ważnym obiektem dla Niemców, no bo jak wiadomo, Niemcy tutaj na tych terenach urzędowali, bo oczywiście jesteśmy na Dolnym Śląsku. Jeśli nie byłoby to ważnym obiektem, na pewno nie byłoby to robione w takiej grubości. W takiej grubości Niemcy robili coś, jeśli było to ważnym obiektem. A że ważnym obiektem było praktycznie wszystko i musiało przetrwać bombardowanie takiego miejsca, było minimum na 50 cm betonu. Druga sprawa. Zobaczcie. Tak to wygląda z naszej perspektywy. Nie mam pojęcia, co mogłoby się tutaj znajdować, aczkolwiek opowiem wam teraz pewną historię. Teraz opowiem wam pewną opowieść. Opowieść, którą przekazała mi babcia i najprawdopodobniej jej moja prababcia. Opowieść o 16 ciężarówkach, które zmierzały w to miejsce, lokalizację, w której mniej więcej się teraz znajdujemy i nigdy stąd nie wyjechały. To jest tylko moja teoria, że najprawdopodobniej to miejsce jest z tym powiązane, ponieważ ma wielkie perspektywy i dowody na to, że to mogło być akurat to miejsce. Thank you.
Teraz przejdziemy kawałek w tamtą stronę. Chcę wam pokazać ciekawy zawał, który znajduje się tutaj w pobliżu. Tutaj albo pokażę wam jeszcze. Może napiszecie mi w komentarzach, gdzie stosowano takie kominy wentylacyjne lub czym to dokładnie jest. Ogólnie, jeśli wrzucę tutaj kamyczek, spada w dół w pomieszczenia pod ziemię. Więc jest to z pewnością bardzo ciekawy obiekt. Jak i te szyny, które się tutaj znajdują w tych płytach kamiennych. Ok, teraz sobie przejdziemy do tego zawału, który znajdował się gdzieś tu między tymi bagnami i gałęziami. Zaraz go z pewnością znajdziemy. Już go mam. Już go widzę. Zobaczcie, tutaj już ktoś odkrył tą płytę kamienną i tak jak mówiłem, jeśli coś nie było ważne, to była stosowana taka grubość. Natomiast to było tylko przykryte, a tutaj już możecie zobaczyć grubszy beton, który ciągnie się tutaj na jakieś 1,5 metra. Najprawdopodobniej, jakbyśmy to odkopali, to tu gdzieś jest wejście w stronę naszego obiektu. Ale to nie wszystko, co chciałem wam pokazać. Chciałbym się tylko przebić tutaj przez te gałęzie i pokazać wam coś jeszcze. Znowu muszę niestety urwać wideo i robię to tylko ze względu na to. Nie będę mówił kto, ale po dwóch moich filmach, gdzie kiedyś udostępniłem lokalizację, wyciąłem to oczywiście już i nigdy więcej tego nie zrobię. Rozkopano pewne miejsca. Zrobiono to zupełnie niepotrzebnie, bo ktoś sobie tylko narobił kłopotów, ale jeszcze o tym nie wie. No ale pomijając szczegóły, urywamy, idziemy w którymś tam kierunku, żeby pokazać wam dalszą część. Dla niedowiarków, którzy pewnie będą pisać w komentarzach, że nie wrzuciłeś tutaj kamienia, nic tam nie ma pod spodem, nic tam nie słychać. Ok, zrobimy to jeszcze raz, żeby każdy z was to dokładnie słyszał. Mikrofon przybliżymy. Myślę, że teraz na pewno każdy z was to słyszał i nie będzie mi pisał w komentarzach, że tam pod spodem nic nie ma. No i jesteśmy. Nie wiem, czy tutaj są dołki po wykrywaczu. Jeśli tak, jeśli mnie oglądacie, to na przyszłość warto zakopać. Wtedy to nikomu nie przeszkadza, nikt o niczym nie wie, a was nikt nie będzie ganiał. Także polecam, polecam. Naprawdę. Dobra. Teraz jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie ktoś najprawdopodobniej robił sobie sondę, żeby zajrzeć, jak wygląda to pod spodem. Mamy obudowę drewnianą, tam również jest beton, najprawdopodobniej jest to jakiś szyb lub po prostu podstawa czegoś, chociaż na to mi nie wygląda. I teraz wyjaśniając wam, nie jesteśmy na terenie żadnej kopalni. Najbliższa kopalnia stąd znajdowała się jakieś 3 km i nie miała nic wspólnego z tym miejscem, więc to miejsce dla mnie, jak i pewnie dla was, jest tajemnicą. Aczkolwiek, jeśli ktoś ma jakieś informacje o tym miejscu i wie, o czym mówię, może zawsze do mnie napisać i możemy zawsze sprostować temat. Z chęcią bym się dowiedział, jakie było mniej więcej przeznaczenie tego miejsca. Aczkolwiek powiem wam, że nie ma żadnych informacji w internecie i nie tylko. A pytałem się również starych mieszkańców tej miejscowości i nikt nie wie o takim miejscu. Ale wiedzą o przejściu pod torami, a nie wiedzą o tych obiektach, które znajdują się tutaj w lesie lub nie chcą powiedzieć. Teraz wejdziemy tutaj do góry, bo chciałbym zobaczyć, czy nie ma żadnej pustej przestrzeni w tej rurze, żebym coś wrzucił i zobaczył, czy to spadnie w dół. Dobra. Teraz tak, jedną ręką zapieramy się drzewa i robimy le parkour.
I jesteśmy. Jesteśmy u góry. Zobaczcie, tu z pewnością mamy jakieś mocowanie na śruby, czyli coś jeszcze do tego dochodziło, jakaś góra. Natomiast resztę mamy zatkaną. Nie wiem, czy celowo, czy po prostu natura to zrobiła z biegiem lat. Ciężko mi jest to stwierdzić. Ogólnie podstawa, czyli tutaj to, na czym się znajdujemy, ten obiekt, jest szeroki na jakieś 1,5 metra z pewnością. My ogólnie jeszcze zmierzamy w stronę lasu. Może udałoby nam się coś jeszcze tutaj znaleźć w tej okolicy. Jeśli uda nam się znaleźć coś ciekawego, z pewnością zobaczycie to zaraz na wideo. Może pójdziemy tutaj i obejdziemy sobie ten las tam dookoła, nie? Żeby nie przebijać się tutaj przez te chaszcze. Ogólnie teren jest tutaj dosyć płaski, pomijając te zapadliska, te zawały, które widzieliście wcześniej w filmie. Więc jak najbardziej mógłby to być duży obiekt, który znajdował się tutaj po całej płaszczyźnie. I długość obejmowałaby jakieś 100 metrów obiektu. A my idziemy teraz w las. Na grzyby, tak? Okej. W lesie mijamy takie odłamki, gdzie już jesteśmy kilkanaście metrów od naszego obiektu. Mijamy bardzo dużo takich odłamków. Nie mam pojęcia, czy coś zostało po prostu wysadzone z tego obiektu i to wszystko tutaj leży, bo jak widzicie, to wszystko to jest cement. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten obiekt został kiedyś wysadzony, lecz nie wszystko może udało się zamaskować i posprzątać po sobie, zamaskować ten bałagan. A więc słyszeliście zapewne, jak Niemcy czasami robili z ciężarówkami. Dojeżdżali do pewnego miejsca, gdzie znajdowały się tory. Koła zostały przerzucone na odpowiednie, żeby umiejscowić je na szynach i taka ciężarówka popylała sobie niczym lokomotywa po torach. Jeśli nie widzieliście czegoś takiego, załączę wam zdjęcie. Pewnie zobaczycie je gdzieś tutaj. A, że znajdujemy się w pobliżu, bo w sumie tory są tutaj nad nami, no to i z pewnością taka była możliwość. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie o komentowaniu naszych filmów, subskrybowaniu, a jeśli możesz, zostaw jakiegoś lajka pod spodem, żeby nie było, że jesteś taki, wiesz, nic poń. Pozdrówki, Dark Travels. I wracamy do domu, do domu, do domu. Jak się nie zabijemy, to będzie fajnie. No dawaj. Po kulisach. No dawaj przede mnie. Jak z procy. I hop, żartuję.